Witam Was tutaj, cześć i czem Avi znosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Cities Skylines PlayStation 4. Jak widzicie, tutaj z Avi znoszem bezpośrednio damy sobie, budujemy nowe miasto, miasto marzeń Avi znoszę, jak to było ładnie nazwane w pierwszym odcinku. I tak, dużo się nie zmieniło od ostatniego filmu właściwie, nic tutaj nie zmieniałem zbytnio, poza mijając to, że faktycznie tutaj drugie rondo jest teraz też ładnie całkiem zielone tutaj, w miarę ładnie zielone. I w międzyczasie też zakupiłem wszystkie pozostałe dodatki, których mi brakowało, czyli tam, nie wiem, to za jakieś 123 zł wyszło. Więc mamy też Financial District, który tutaj się znajduje. Jeszcze go nie możemy budować, bo jest dopiero 7 tysięcy, ale pewnie się zbliżymy i może w kolejnym odcinku tym się już zajmiemy. Ale dzisiaj, pomijając to, że pojawiła się masa... Czekajcie, gdzie to było? Masa nowych budynków unikatowych, bo faktycznie i mamy polski wieżowiec, tutaj się pojawił. I ogólnie te wszystkie pozostałe budynki bardzo mi polubiłem. Mało tego, nawet są całkiem ciekawe budynki parkowe. To jest park. Jakbyście, jakby to miejsce. Czekajcie, sobie obejrzymy. Ten parking. O, ten parking to jest park według City Skylines. Nie interesuje mnie to właściwie, czemu to jest parkiem. Ważne jest to, że faktycznie mamy w końcu jak możliwość postawienia parkingu. To prawda, nie jest to dokładnie to, co byśmy chcieli, czyli możliwość stawienia parków bez daszków, ale zawsze coś, na pewno lepsze takie P plus R niż jakiś brak. Natomiast w dzisiejszym odcinku zajmiemy się czymś, czym chciałem się zająć już w ostatnim, czyli budowanie tutaj dzielnicy. Na sam koniec poprzedniego odcinka jeszcze zrobiliśmy tutaj taką ładną trasę tramwajową, dzięki czemu tutaj jest dostęp do tych rejonów, ale co tu faktycznie powstanie? To tak, tutaj mamy aktualnie wylot tramwajowy i on się jakoś ładnie zakończy, znaczy ta droga będzie faktycznie zjeżdżać tutaj nad wodę, bo ta woda jest całkiem ładna i może tutaj coś poprowadzimy, jakiś przemysł, lekki przemysł, więc dojazd jakiś tutaj musi być. Natomiast od tego miejsca, w tym kierunku będzie owszem aleja, ale tylko i wyłącznie dla pieszych, bo zrobimy tutaj sobie właśnie jeden z moich ulubionych ostatnich dodatków, który nie zmienia, znaczy da się bez niego żyć, ale jak już jest, to bardzo przyjemnie się z niego korzysta. Więc sobie zrobimy tutaj, proszę bardzo, z dodatku Plaza Santa Moneda z po prostu taką dzielnicę, w której samochodów nie ma. Więc jak dobrze znacie moją opinię na temat tego, czy samochody powinny jeździć w centrum Warszawy. Znaczy wiadomo, muszą być, to nie jest tak, że da się je całkowicie zlikwidować, ale im mniej, tym lepiej, jeżeli chodzi o ruch ogólny i spaliny i tak dalej, chociaż nie będę ukrywać, że największym problemem Warszawy, jeżeli chodzi o smog, to nie jest Warszawa, tylko tereny przywarszawskie, czyli wszystkie gminy ościenne, niestety tak to wygląda. Ale przejdźmy do tego, co w Skylinesach mamy, czyli tak wygląda ta nasza dzielnica. Dajcie znać w komentarzach, jak ta dzielnica mogłaby się nazywać, jestem ciekawy tego, co zaproponujecie. No i tak, aby wybudować taką dzielnicę, musimy w ogóle wymyśleć sobie, który typ drogi będziemy robić, bo do Plaza St. Promenadas... najpierw trzeba postawić mały punkt usług handlowych. Dobrze, no to on musi być. To skoro musi być, to chyba tą drogę trzeba nie tutaj zrobić. Dobra, to sobie na razie wstrzymamy rozgrywkę. Inaczej, bo tutaj zanim te tramwaje faktycznie będę mógł przyciągnąć, żeby one tutaj gdzieś miały sensowną trasę, to my sobie zrobimy tutaj na razie taki niesensowny wyjazd i wylot w bok, aby móc jakoś zapewnić tym tramwajom pętlę. Nawet sobie tutaj tak na razie w bok. Bo wiecie co, najpierw sobie zróbmy ulicę, a później będziemy myśleć. Dobrze, tutaj jest taka ulica ładna z rowerami i z tramwajami i będziemy to podtrzymywać, bo ten typ ulicy mi się całkiem podoba. Tyle, że no tutaj jest dosyć strome zbocze, więc trzeba byłoby to jakoś tak trochę bardziej wyrównać, no. Tak, ogólnie dzisiaj miałem iść na wykład, ale mi odwołali. Jedyny wykład, który miałem faktycznie dzisiaj do zrealizowania, więc mam wolny dzień. Więc mogę trochę pograć sobie w Skylinesy i to jest według mnie bardzo dobre podejście, bo w sumie przydałoby się, a ostatnio trochę nie grałem. Także zawsze to jest coś. Dobrze, to sobie zrobimy. Tutaj będzie ta ulica właśnie zjeżdżać na sam dół. Wprost proszę do wody. No, na razie możemy zakończymy tutaj. Jak sobie zmienimy tutaj jakąś tę dzielnicę, to wtedy sobie pociągniemy dalej. No i dobrze, mamy już to. Trzeba usunąć światła, wiadomo. I na razie wylot stąd będzie właśnie ten tramwajowy jakoś
tutaj sobie go zrobiłem w ten sposób. Też sobie poczytałem trochę tych, a ogólnie prawie nic nie wiem o tym dodatku Financial District Speak. Znaczy wiem, że są banki i tak dalej i że jest nowa typu usługi banki. Ten nowy typ usługi jest całkiem ciekawy, bo działa mniej więcej w taki sposób, że skoro macie banki, to one po prostu rozwożą pieniądze po całym mieście do i rozwożą i zabierają pieniądze z różnych lokalów handlowych. Co brzmi dla mnie, bym powiedział, całkiem ciekawie. W sensie takiej mechaniki w grze nie spodziewałem się, a to jest coś, co faktycznie urozmaici to. Dobrze, nowy budynek, postawimy sobie tutaj, może ten handel zostawmy, więc damy sobie go jakoś w ten sposób, proszę bardzo. Ile on kosztował? Ja nie mogę. 16 tysięcy, no dobrze. Wiecie co, przyspieszymy rozgrywkę, żeby faktycznie trochę to było do zrealizowania. No i mamy pierwszy typ ulic, a nie, nawet całkiem dużo ulic. No i jest właśnie to, co chciałem zobaczyć, bo na pewno będziemy to budować, w sensie nie wiem jeszcze gdzie, ale nowy typ ulicy, czyli to zostało dodane nam później, czyli droga tramwajowa, tylko i wyłącznie droga tramwajowa, ale też dla pieszych możliwość budowania się, znaczy chodzenia. U, jakie lampy ładne. No i ogólnie całkiem ciekawe. No i właśnie, tak jak widzicie, tutaj jest ta jedna ulica. Zrobiłem już ją na taki ten typ. Tak będzie to wszystko tutaj wyglądać, czyli... tak, tylko minusem będzie to, że nie będzie hardtur kolorowych. No ale dobra, trochę poradzę sobie. Tak, myślę tylko, jaki typ tutaj sobie zrobić tych ulic, bo one mają różne kolorki, jak widzicie. Mamy takie. Później jest... taki i jeszcze jest ten. Dobra, możemy pójść w ten bruk. Dobra. To będzie taki ciemny. Ciemny bruk. A bo wiecie co, w sumie co tam. Będziemy mieli bardzo nowoczesne i futurystyczne miasto. Niech będzie, niech będzie początek z tego typu. Oczywiście, nie, tutaj bez drzewek, bo te palmy nam się będą mieszać. Albo w sumie możemy zrobić z palmami. To ja zaraz wam pokażę fajny bajer. Rozkładamy tutaj palmy. A tak, jest ten problem w Skylinesach. Ogólnie jest straszny problem, mimo wszystko cały czas zbugowane jest to dosyć mocno, więc tutaj będzie musiało być tak jak jest i dopiero tutaj będzie wyjazd, bo Skylinesy mają dosyć duże problemy, jeżeli chodzi o ilość bugów i później ich nienaprawianie. To pewnie część z was może wiedzieć. Problem jest taki, że tutaj nie mogę zaktualizować tej drogi do tego typu, ponieważ no tu jest wiadukt, a wiecie, wiadukt to nie mogą być drogi tego typu. Także o ile same wiadukty drogą tego typu mogę zrobić, bardzo ładnie wygląda, ja w ten sposób lubię teraz robić mola, o tyle wybudować tego po ludzku nie możecie. Dobra, tak jak mówiłem wcześniej, ta dzielnica nie będzie tak jak każda inna. W skrócie będziemy robić zakręty i będzie ona zupełnie bardziej powykrzywiana i różnego rodzaju odjechana. Więc skoro ja wiem już, że w przyszłości tutaj będą drzewka, znaczy będzie wyjazd tramwajowy, to to zrobimy. Tutaj to, co chciałem wam pokazać, to jest to, że faktycznie... czekajcie, ten typ palmy to chyba była ta palma, tak. Możemy sobie właśnie w ten sposób dodać te palmy. O, to były te palmy. I one będą tutaj na tym, w tym miejscu, no nie wiem, czy aż takie wysokie one by były, nie, to będą te. I w ten sposób te palmy są zastąpione na tym krótkim fragmencie ulicy. Całkiem ładnie to wygląda i na razie w ten sposób będziemy korzystać. Tutaj jest ta trasa tramwajowa i skoro jest tutaj już tramwajowa, to jak możecie się domyśleć, trzeba będzie przyciągnąć tramwaje też tutaj. I teraz pytanie za 300 punktów, czy ja tu jakieś przystanki tramwajowe mam? Bo jeżeli mam... to jest przystanek. No to nie możemy zrobić tej ulicy czteropasmowej, tylko musi być dwupasmowa, bo tutaj w przyszłości te tramwaje praktycznie będą sobie zjeżdżać. Także no dobrze, mamy początek. Początek, tutaj tramwaje będą skręcać, aby mieć możliwość wjazdu do tej dzielnicy. No ale może przejdźmy do tego, co faktycznie najważniejsze, czyli samo rozplanowanie wszystkich ulic. I może tym to zrobimy w formie timelapse'a, bo w sumie trochę mało pieniędzy też jest. I muszę chwilę poczekać, aby trochę ich zgarnąć, chyba że jakiś kredycik ładny, mały się weźmie. Thank you.
przerwie do Skylinesów i co my tu mamy? No, nowa zupełnie dzielnica. Sobie trochę zwolnijmy czas. Poglądajmy ją sobie, jak tutaj wygląda. Nowe uliczki. Od razu odpowiadam z góry. Na razie tutaj, jak widzicie, mamy małe domki. W przyszłości chcę tutaj zrobić gęstą zabudowę. Zupełnie innym typem, bo aktualnie to trochę dziwnie wygląda, jak mamy budynki jednorodzinne i aleje, które nie mają całkowicie samochodów. W sensie, znaczy, dajcie mi znać w komentarzach, czy sądzicie, aby to zrobić faktycznie w przyszłości na bardziej zaludnione, czyli na ten typ rejon mieszkalny o dużym zagęszczeniu, czy zostawić faktycznie te domki jednorodzinne. Ja bym co najmniej w połowie to zmienił na gęstą zabudowę, ale dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Bo na przykład ta szkoła bardzo dziwnie wygląda. W sensie, musiałem postawić w końcu gdzieś dużą szkołę podstawową, bo jakby już był problem, a dzięki temu faktycznie ludzie będą mogli się tutaj zjeżdżać z całego miasta. Co do szkoły średniej, na razie jeszcze jakoś sobie radzimy i tym będziemy walczyć. I bardzo, ale to bardzo potrzebujemy tych 7 tysięcy już naszych mieszkańców, bo jest problem faktycznie ze śmieciami. Już musiałem postawić trzecie wysypisko śmieci, bo po prostu nie mamy gdzie indziej tego stawiać, więc jest niedobrze, przydałoby się coś z tym zrobić. Zobaczmy, jak tam w ogóle ruch na tych naszych alejach. A, czekajcie, chyba mam wyłączonych pieszych. Nie, mam włączonych. Czemu nie pokazuje? A, to chyba po jakiejś nowej aktualizacji, teraz nie pokazuje mi, jak ludzie chodzą. No, wspaniale. Przynajmniej na tych uliczkach nie pokazuje mi, jak chodzą. No bo faktycznie, zobaczcie, widzimy ludzi, ale nie widzimy zupełnie ich dróg, jak oni będą chodzić. O, na przykład tramwaj jeszcze widać, ale pieszych nie widać. No trudno, no ale możecie mi uwierzyć, że oni tu faktycznie chodzą i się kręcą. Tramwaje jeżdżą też wolniej w tego typu miejscach i tu zadałem taki bardzo, bardzo jeden z moich ulubionych parków. Bo on bardzo ładnie się komponuje właśnie przez przystanki tramwajowe i różnego rodzaju. Czy autobusy będą w tym mieście? Odpowiadając na pytanie, nie wiem. I też niedługo pojawi się sondaż i ankieta, co według Was będzie najlepszym transportem w tym mieście jako główny. Czy będziemy tutaj szli, aby było to metro, pociągi czy kolej jednoszynowa? Będziecie mieli możliwość głosowania i w ten sposób sobie. Chociaż wiecie co, dam cztery opcje. Główny środek transportu. No bo są opcje czterech opcji w ankietach. Zobaczymy, jeszcze się zastanowię. Tramwaj szybki, metro, pociągi czy kolej jednoszynowa. Zobaczymy co wygra. Zobaczymy co wygra, jestem bardzo ciekawy. To są jedyne środki transportu, które faktycznie mogę dostosować do tego, żeby faktycznie były w miarę rentowne. I ten środek transportu, który wygra w tym sondażu, będzie głównym, będzie tutaj po prostu przewozić pasażerów między dzielnicami. Pociągi oczywiście będą też dalekobieżne, ale zanim one się pojawią, to też chwilę poczekamy, bo na razie nie widzę. Co nam się w ogóle pojawi, jak będziemy mieli 7 tysięcy ze śmieciami? Kampus, ale na kampus jeszcze poczekamy. Metro, autokary międzymiastowe, to jest bardzo coś, co nam się przyda. I budynki, widzę, że będziemy mieli nowe, tak, rejon o gęstym zagęszczeniu. To jest coś, co nam się przyda. Uniwersytet, stacje metra, różnego rodzaju elektrownie osłoneczne, tak, to też się przyda. No dobrze, no dobrze, no właśnie by się przydało to wszystko, tylko problem jest taki. Tak, trochę więcej zarabiamy przez to, że podciągnąłem podatki na wszystko. Ale ściągnijmy je, to może więcej ludzi będzie się tutaj chciało wprowadzić. Przemysł też chciałby się rozwinąć trochę. No, byłoby dobrze dzisiaj wbić te 7 tysięcy. I dobrze byłoby też rozwinąć ten industrii, o którym mówiłem trochę wcześniej w odcinku, więc faktycznie dajmy sobie tutaj wtedy rybołówstwo, aby też tutaj było. Sandrele. Dobra, a co my tu mamy? Mamy tu akurat Sandrele, no i świetnie. Więc damy sobie tutaj, żeby móc to trochę połowić, albo wiecie co? Nie wiem, to jest zwrot. Czekajcie, ile to kosztowało? No właśnie, nie jest aż tak rentowny te zwroty. Ale my tu sobie zrobimy trochę, żeby to ładnie wyglądało. Czekajcie, gdzie to było? Tu jest, to jest tu. Aby to trochę lepiej wyglądało, sobie damy to. Albo może jakiś ładniejszy nawet wał. Z tych bardziej. I dzięki temu będziemy mogli sobie trochę to ładnie uatrakcyjnić. Dobra, niech będzie. Damy sobie. A w sumie jak będzie się dało bez tego, to nawet może i bez tego. Nie, ale tak nad wodą, żeby to jakoś sensownie wyglądało. Bo tak bez wody to wiecie. Takie schody jak w Warszawie mamy. Proszę bardzo, będziemy mieli tutaj. O, no.
Z tym, że na końcówkach to my sobie trochę to wykręcimy, zrobimy, żeby trochę to inaczej wyglądało, mianowicie osoby tak tu wkręcimy, żeby one wchodziły na brzeg, to będzie jakoś sensownie wyglądać, a nie zamierzam raczej zbytnio w przyszłości tutaj rozbudowywać, znaczy kupować kolejnych obszarów w tym rejonie, więc jeżeli pójdziemy właśnie w ten sposób, to akurat to całkiem ładnie będzie się tutaj chodzić. Wow, wyszliśmy poza granicę. Możemy to wyburzyć, świetnie. Bo czasami jest taki problem, że jak coś się wybuduje, wiecie, poza granicami miasta, to już później tego nie da się wyburzyć. Tu na szczęście tego problemu nie ma, więc to jest dobra nowina. Dobra, no i sobie postawmy. Zobaczymy, czy się postawi to normalnie, czy będzie skakać. Skacze. Ale dobra, niestety jeden trzeba zawsze postawić źle, żeby móc później postawić pozostałe w dobrym rejonie. To jest bardzo smutna, no ale no, tak działają skaniańcy, więc trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić. I teraz sobie tak, jeżeli chcecie, żeby to nie było tak w powietrzu, jak było tutaj przed chwilą, budujecie sobie kawałek drogi gruntowej, pamiętajcie, droga gruntowa was zbawi w każdym momencie. Nawet jeżeli macie mnóstwo pieniędzy, to jakby droga gruntowa i tak zawsze jest przydatna. No i teraz jak już mamy to postawione w tym miejscu, gdzie chcemy, to chcemy, żeby oczywiście tego było trochę więcej, a skoro chcemy, żeby było tego więcej, no to sobie postawmy właśnie w ten sposób. Nie mamy już dwa. Przydałby się trzeci, będzie do pełni szczęścia. I teraz pytanie, czy może zamiast tego mamy jeszcze przecież hodowlę ryb. I te hodowle też są całkiem przyjazne. A, ale one się nie mieszczą. Tu by się zmieściły, ale... A ile kosztuje przesunięcie tego budynku? Nie, bardziej się opłaca z wyburzenia jego. To nie jest dobra nowina, jak coś się bardziej opłaca wyburzyć, niż postawić po nowemu. No ale na to trudno. To dodamy sobie hodowlę i obok będzie, jak pojawią się pieniądze, ten drugi budynek. A w międzyczasie, bo wiadomo, te budynki potrzebują być podpięte pod całą sieć dróg i tak dalej. Już się zastanawiam, że tą drogę należy trzeba wyburzyć. Bo, tak jak mówimy, tutaj ta ulica będzie zakręcać i się będzie zmieniać z tej ładnej z rowerkami. Chociaż się zastanawiam właśnie, czy może tej ulicy faktycznie nie przeciągnę, żeby tutaj taki... Czy tu jest duża ulica? Nie, to sobie przerzucimy cały ruch tranzytowy na tą ulicę, bo ona jest tutaj ładnie odciągnięta od wszystkiego, a tutaj faktycznie sobie damy taką część głównie komunikacyjną, znaczy głównie tramwajową. I faktycznie to trochę odetnie nam cywilizację od tej strony. Dobrze, to może być nawet dobry pomysł. Ale wracając do was, bo wy nie macie prądu, a prąd bez niego nie działacie, ale większym problemem chyba jest faktycznie to, że nie macie aktualnie... O, lotniska już można było budować. Trochę chyba za szybko. Trochę za mały budżet mamy, tak mi się wydaje, na lotnisko. Ale dobra, dajmy sobie te drogi połowowe, bo bez nich statki nie będą pływać. Znaczy, jakby w skaniańcach to jest bardzo ciekawe zrobione, bo tak, dopóki nie ma tych dróg, to wiadomo, nie będą mogli łowić ryb. I dopóki nie ma prądu, też wtedy nie mogą, ale to jest w teorii, bo w praktyce to czasami wypuszczą statki, będą łowić, a w pewnym momencie, o, nie ma prądu, dobra, to wszystkie statki cofniemy i znikną. Ale to tak, wiecie, to tak różnie działa, dlatego mówię, że no, może nie. Tu sobie zrobimy, żeby popływało przez... ten obszar, to będzie trochę ciekawie wyglądać tutaj z jakimś ładnym wykręceniem. Coś mi tam Discord w międzyczasie nadawał. Jeszcze pewnie usłyszeliście. No i możliwość właśnie tutaj musi być ta droga normalna. No bo jakkolwiek chcemy to podpiąć, po prostu musi być możliwość dojazdu do tych budynków dla ciężarówek, bo tu one faktycznie te ryby produkują. My sobie na razie tutaj zrobimy taki podjazd. No, trochę przekombinowałem, ale trochę taki właśnie na okrągło, żeby móc tutaj dalej kombinować. Tu też nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ja puściłem bardzo, ale to bardzo pojemne tramwaje. I mało kto z nich korzysta. Nie, tym sobie zmniejszymy te tramwaje na jakieś najmniejsze, jakie mamy. Dałem pojemne, bo stwierdziłem, a może ludzie będą korzystać. No i jak widać, niekoniecznie. Tylko może nie 65, a te 70... 70... 72, niech będzie 72. I one do chwili tutaj się pojawią na całej trasie, też tutaj dałem. Ta linia tramwajowa skręca ostatecznie tutaj w bok, nie jedzie tym tranzytem, bo ja się bardzo zastanawiałem, jak ten tramwaj tu wprowadzić, żeby jakoś sensownie jechał. Na razie tu nie będę wprowadzać żadnego nowego tramwaju do biegu, czy nowych tras tramwajowych, dopóki nie będę wiedzieć, co tu będzie i w którą stronę pójdziemy, bo wiadomo, że chcę pójść bardziej w tą stronę z miastem, ale zanim to nastąpi, to wiecie, to chwila jeszcze też przeminie z czasem, więc musimy poczekać.
Też za chwilę jakieś parki przydałoby się tu postawić, tylko tych pieniędzy znowu brakuje. No, mieszkańcy powoli, powoli już faktycznie 500 jest więcej. Jakoś 9 minut temu było mniej. Te tramwaje zjeżdżają do jezdni. No i ludzie chodzą. Widać też, że właśnie te pojazdy specjalne, jak oni, czyli policja, mogą jeździć tymi uliczkami. Nawet usuwać całkiem szybko. Ale to są jedyne pojazdy, które faktycznie mogą wjechać zbytnio do tych dzielnic, bo pozostałe no to tylko i wyłącznie bambaje. W ogóle ciekawe tutaj skrzyżowanie jest to, że faktycznie trasa tramwajowa niby tylko i wyłącznie jedna ma takie ładne przecięcie te swoje. Ogólnie te skrzyżowania mi się bardzo nie podobają. Dróg tramwajowych z tymi, ogólnie z tymi plazasem, które ma na te skrzyżowania z innymi tego typu drogami dziwnie wyglądają. W sensie, no ma, może inaczej. To akurat też jest z tych dziwnych, ale to skrzyżowanie na przykład bardzo ładnie wygląda, bo tu po prostu nie ma w ogóle wjazdu. Jak jakaś policja będzie tu jechać, a za chwilę będzie jechać, no to te po prostu pojazdy, jak one wjeżdżają w tego typu uliczki, to one o tyle ciekawie jadą, że po prostu te słupki się obniżają, bo tutaj możecie za chwilę zobaczyć, o, jedzie policja. To coś sobie przejdziemy z nią, zobaczycie jak to wygląda. Jedzie policja, prawda? No i są słupki. No i co słupki muszą zrobić? Słupki muszą się obniżyć. O, proszę bardzo. Słupki się obniżają. I później po drugiej stronie też muszą się obniżyć. I później tutaj po drugiej stronie też muszą się obniżyć. Tam jest drugi policja. I one tak sobie przejeżdżają. Akurat właśnie obydwo przyjechały. No i później, chwilę później, jeszcze karetka jedzie. No, ładny ruch. Jeszcze kolejne, zobaczcie. No i tutaj już się słupki podniosły, więc te dwa pojazdy będą musiały poczekać. Obniżyły się obydwa. No i mogę przejechać te wszystkie pojazdy, no i teraz się powinny za chwilę podnieść. Ha, naprawili to, że te słupki się podnoszą i chyba człowieka też podniesie. Tego nie było ostatnio. A nie, po prostu. Aha. No dobra, no ale no, widzicie o co mi chodzi, tak? Chodzi o to, że te po prostu słupki muszą się obniżyć i wtedy dopiero mogą pojazdy wjeżdżać w tego typu obszary. Tak, to jest całkiem ciekawa mechanika i ja szczerze mówiąc jestem zadowolony z tego typu rozwiązania. Dobra, mamy tutaj trochę jeszcze więcej pieniędzy, więc możemy wybudować sandalę, tak, tak. Łososia zbytnio nie mamy nigdzie, w sensie ona jest tak mało go jest, więc tak zbytnio nie wiem jak ich łowić. Dobra, no i tutaj też sobie zrobimy oczywiście, żeby to poszło jakoś tam dalej łowiło w obszarach, których nie mamy dostępnych. No, na razie nie mamy jak tego odblokować. Czyli można było mi je stać, ale po prostu po co kupować nowe obszary, jak ten co mamy jest całkowicie na razie jeszcze dla nas niewykorzystany. Dobra, no i tutaj sobie tak zrobimy, żeby to zakręciło. Ogólnie jak bardzo odjechaną hard drogę robicie, to nie ma zbytnie znaczenia dla gry. W sensie i tak te statki dopłyną w pewnym momencie i tak. Więc, znaczy na pewno byłoby szybciej, gdyby po prostu było 100% wykorzystania, a nie tak jak przy moich ponad 100, więc już więcej nie może statek pomieścić, no ale to ja nie mam problemów. Bo chodzi o to, że jak sobie kliknijcie na budynek, tam pokazuje tutaj efektywność szlaku połowowego, no i zazwyczaj przy moich jest 100%, bo on jest po prostu masywnie za długi. I jak widzicie, dopóki te statki płyną tak powoli, to znaczy, że one łowią ryby, a jak już tutaj tak jedzie szybko, to znaczy, że już skończy łowić. Jakbyśmy kliknęli sobie w ten statek, jak mi się uda. A, poza obszarem granicy w ogóle nie mogę go kliknąć. No ale wiecie o co mi chodzi, tak? No mniej więcej. O, widzicie, on teraz już tu przyspieszył, co oznacza, że on już skończył tutaj łowić. On po prostu płynie, żeby jak najszybciej dopłynąć do swojego portu. A jak wypłynie statek, to zaraz zobaczycie, o właśnie, jak jest on tutaj taki nowy. To on właśnie jest połów sandeli. Czyli on tutaj łowi dopiero i tym się głównie zajmuje w tym danym momencie. Dobra, no całkiem ładnie ta dzielnica wygląda. Całkiem ładnie też się powiększa nasze miasto. Nie, to nie jest żadna reklama naszego miasta oczywiście. No i dobrze, co ja mogę zrobić w tym momencie? W tym momencie mogę dokończyć budowę tej ulicy i pewnie wtedy wbijemy 7000, więc będziemy jakoś lepiej ustawieni w kierunku kolejnego naszego odcinka. Ale dobrze, zanim kolejny odcinek, to oczywiście zbudujmy sobie tutaj ten fragment tej ulicy, bo przydałoby się, prawda? Przydałoby się. No oczywiście, żeby się dało.
No, wbiliśmy już 7 tysięcy. Autokary międzynarodowe, międzymiastowe dziś się jeszcze pojawią. Zaczniemy też już budowę tych mieszkań, ale to za chwilę spokojnie. Zanim to się będzie działo, to ja jeszcze skończę budować tę ulicę, żeby wszystko się ładnie połączyło w jedną całość. No i ta ankieta, ten sondaż też się pojawi. Za chwilę pewnie będę musiał go opublikować, żebyście mieli na co głosować, oczywiście. Wracamy po przerwie. No i trochę się zmieniło. W sensie, biliśmy już te 7 tysięcy, jak powiedziałem w tym momencie. Nawet trochę więcej już mamy. Trasa tramwajowa tutaj całkiem ładnie się kończy z takim ciekawym oto przystankiem, na razie tymczasowym, przy Przemyśle, który w tym też miejscu się znajduje. O, z wschodem słońca. Ła! Poczekajcie, aż sobie zdjęcie. Ładne, ładnie miasteczko o wschodzie słońca. No, całkiem. Przemysł oczywiście też tutaj całkiem ładnie się prowadzi. Dodałem możliwość wejścia na te wszystkie bulwary, które tutaj mamy, no, żeby mogli sobie tam chodzić i pić. Co do ciekawych rzeczy, to możecie zobaczyć, tutaj jest bardzo ciekawe miejsce, gdzie jest przejazd z dużej alei na aleję tylko i wyłącznie dla tramwajów. I się właśnie zastanawiam, czy oni mogą wjeżdżać do tej strefy. I powiem wam szczerze, że chyba nie. Bo pocztę, tak, musiałem postawić w ogóle pocztę, bo tutaj brakowało bardzo tego budynku. Ale tak, o ile teraz przyjeżdżają duże ciężarówki pocztowe z pocztą, to oni teraz będą ją segregować. I jak ją skończą segregować, to później właśnie te małe pojazdy, o takie jak ten, nie, no, coś tego typu, wyjeżdżają i jeżdżą. O, furgonetka pocztowa właśnie się podobno pojawiła jedna. Już jej nie ma. Czy co, ja ten budynek chyba przestawię, o ten jedno, żeby mieć przez to problemy. O, teraz wyjechał od razu. No, wracając do meritum. I taka furgonetka sobie jeździ i doręcza pocztę. Natomiast, co warto podkreślić, to nie jest tak, jeżdżą. Bardzo bliski przydział. I oni sobie tak jeżdżą, tylko problem jest taki, że do tej dzielnicy, tej całej plaza, nie mogą w ogóle wjeżdżać. I w sumie jestem ciekawy. Tak wyglądają w ogóle budynki, które są właśnie z tej wysokiej zabudowy, a tak z niskiej zabudowy, więc dajcie znać w komentarzach, czy tutaj dać wysoką czy niską zabudowę w tej dzielnicy. Ja raczej bym dał wysoką, bo to ładnie wygląda. I te budynki też całkiem ładne są w ogóle, tak już swoją drogą. Tutaj dałem taki ładny, mały zaganiczek. Tramwaje też i ogólnie cała komunikacja miejska będzie jeździć rzadziej w nocy. Przez to teraz takie są tłoki na przystankach, bo po prostu nie ma sensu, żeby jeździło aż tak dużo tych tramwajów w nocy pustych, chyba że będą to duże problemy dla tramwajów, w sensie, że rano będą wszystkie wyjeżdżać z zajezdni i to będzie powodować duże korki i długo będą wracać na trasę, to wtedy faktycznie to usuniemy. Ale na razie nie jest źle. Na przykład ten tramwaj dopiero wrócił na zajezdnię, a jest już dzień. No dobra, no zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Dobrze, czas, aby postawić budynek, na który wszyscy czekaliśmy, zanim będą ankiety i sondaże, czyli budynek, aby dało się wyjechać. A, no i tak, jest duży problem ze śmieciami. Robię co mogę, już dwie spalarnie postawiłem, każda z nich kosztuje 30 tysięcy, więc jakby nie idzie mi to szybko. Muszę postawić jeszcze jedną spalarnię i będziemy wtedy faktycznie już mniej więcej ustawieni. Obydwie aktualnie pracują na 100%, a nawet na więcej niż 100%, bo są podkręcone na maksa, jeżeli chodzi o budżet.
Produkują przy okazji trochę prądu, bo 15 MW to całkiem niezły. Wiadomo, że taka elektrownia kosztuje, produkuje na przykład węglowa 50, a naftowa 150, ale to i tak jest na pewno coś na plus. Ale wracając do meritum. To, co faktycznie nas interesuje i to, co faktycznie przydałoby się zrobić, to jest oczywiście możliwość dojazdu do naszego miasta z zewnątrz i dzięki temu turyści nie będą musieli przyjeżdżać swoimi samochodami. Więc tak też zrobimy, a mianowicie mamy tak. Mały dworzec autobusowy to jest coś, czego chyba raczej w tym mieście nie uświadczymy, bo na razie nie widzę potrzeby autobusów, ale międzynarodowy dworzec autokarowy to już co innego. No i tak się zastanawiam, mam dwie opcje. Albo postawić to tu na wjeździe do miasta, na przykład w tym miejscu, bo dzięki temu będziemy mieli taką fajną, znaczy dobrą rzecz, że będzie to faktycznie z krótkim wjazdem i od razu będą mogli wysiąść z tych autokarów. Ale z drugiej strony, jak już jedą tymi autokarami, to mogą sobie jechać. Na przykład mogliby dojechać do tego punktu tutaj przesiadkowego, taki, który byśmy zrobili, bo tu mamy przecież trzy linie prawie tramwajowe, więc mogliby się całkiem do nich dobrze przydać. Przy okazji mieliby mieszkańcy po co tutaj jechać. W przyszłości można by tu zrobić trochę większy węzeł właśnie do autokarów. Ewentualnie do miejsca, gdzie faktycznie jest duży ruch tramwajowy, bo tutaj mamy cztery linie tramwajowe, które wszystkie tutaj się kumulują w tym jednym miejscu i to też by miało dobry sens, ale wiecie co, tu jest chyba zbyt ładne miejsce i tak zbyt w centrum miasta, żeby wstawiać taki dworzec autobusowy. Dajmy sobie tutaj możliwość później rozbudowy tego właśnie, te kolejne węzły, więc tak to zrobimy. Tutaj jest pętla na trzy tramwaje, przynajmniej w teorii. Na razie oczywiście trzeciego tramwaju nie ma, więc póki go nie ma i na razie to szybko się też nie zmieni, to sobie dajmy tutaj uliczce, na której właśnie będzie postawiony ten oto i nasz nowy budynek. W przyszłości może jakieś też tutaj zrobimy bezpośrednio budynki w ramach właśnie specjalizacji autobusowej, czyli wiadomo, drogi tylko dla autobusów. Mamy też coś takiego, ale to się pojawi później. Międzymiastowy terminal autokarowy, na razie mamy tylko międzymiastowy dworzec autokarowy i na razie musi nam całkowicie wystarczyć. Przesiadki dobre, aby były tutaj właśnie do tej pętli chcę zrobić, bo wtedy ludzie będą korzystać z pętli, a nie z przystanków zwykłych i to też według mnie może być całkiem dobre podejście. Dobra, on jeszcze nie funkcjonuje, bo oczywiście nie ma wody, a to by się przydało, żeby tutaj było. Popyt jest, tak swoją drogą, jest popyt na mieszkania i tak dalej, ale już czas nam się skończył na dzisiejszy odcinek. W kolejnym odcinku zaczniemy sobie budować tego obszaru. W sensie będziemy też zmieniać pewnie to w bardziej zagęszczony rejon, w to, żeby było śmieci mniej, to, żeby ta autostrada miała jakiś większy sens niż tak jak teraz. Ją faktycznie zrobimy na estakadzie tutaj, będzie ona przejeżdżać. Najprawdopodobniej zobaczymy jeszcze w sumie, czy to będzie estakada, czy po prostu jakąś tutaj może damy większą ulicę, która wykręci w bok, żeby nie jechać przez tą ulicę, przez tą dzielnicę, tylko właśnie by się przekręciła w bok, przejechała jakoś tutaj do tych rejonów i tutaj żeby był dojazd do tego wszystkiego. Tak pewnie też to będzie zrobione, bo dzięki temu będziemy mogli zrobić tutaj bardzo ciekawą dzielnicę finansową i nią się właśnie zajmiemy, bo chciałbym poznać ten budynek. Początkowy budynek trochę drogi, 60 tysięcy giełda na start, ale to jest budynek, który faktycznie już z nami jest do końca gry. No i później, w zależności od tego, jaki jest poziom giełdy, możemy postawiać kolejne poziomy, czyli banki, bank wieżowcu, mały bank czy duży bank, więc sądzę, że to będzie całkiem ciekawe. Krowa z brązu. Osiągnij drugi poziom giełdy. Panda z brązu. Trzeci poziom, plac z podwyższeniem. Następnie czwarty poziom to jest plac z podziemnymi ogrodami. No i międzynarodowe centrum handlowe. To brzmi jak coś, co faktycznie będzie całkiem przydatnym budynkiem. Także tak, na razie mamy tak, jak tutaj to wygląda. Najpierw tą sytuację ze śmieciami trzeba będzie ogarnąć. Ja jeszcze chyba właśnie tutaj chwilę posiedzę i ponaprawiam tą sytuację, bo to nie najlepiej wygląda. Naprawdę, to całkiem bym powiedział, że nawet słabo wygląda. Wy ten film pewnie zobaczycie, nie wiem, ja to nagrywam gdzieś jest wtorek, to pewnie w środę albo w czwartek zobaczycie. I co dużo nie mówić, do zobaczenia na szkółce. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia na szkółce w kolejnych materiałach na moim kanale. Trochę długie te filmy, będę się starać, żeby było po prostu, żeby były krótsze, a żeby było ich więcej. Znaczy w sensie jeden tygodniowo maksymalnie. Może w ten sposób do Was bardziej dotrę i też żebyście po prostu nie musieli przy nich siedzieć nie wiadomo ile. Dobra, do zobaczenia na szkółce w kolejnych materiałach na moim kanale. O, coś tu się pali. No trudno.
Cześć!